Stare, najbardziej odklejone wypowiedzi w polskim MMA. Drabianiec i pajac. Podrabianiec bez względu na sympatię czy antypatię... Trzeba... Nie no, to, że Narkuna nigdy nie wzięli, stary, do tego, że nigdy nie wzięli do frików, to jest jakiś hit. Cieszę się, że on jest tak odlepiony od rzeczywistości, że idealnie by mógł tam... On mógłby... Powinni go wziąć, niech się bije z jakimś labrygą, czy coś takiego, nie? Coś to by było złoto. Trzeba przypomnieć, że Tomasz Narkun swego czasu był uważany za jednego z najlepszych półciężkich poza UFC. Zawodnik, który do tej pory jest drugim najdłużej panującym mistrzem w historii KSW, po drugiej nieudanej próbie wywalczenia pasa dywizji ciężkiej, wrócił do kategorii półciężkiej i stracił tytuł na rzecz Ibrahima Czuzigajewa. Po zaskakującej trzeciej porażce z rzędu z Enrique de Silvą pożegnał się z KSW i aktualnie odbudowuje się na mniejszych galach. Szczecinianin postawił sobie jako cel UFC. I jak dotąd. To z fajnymi ziołkami walczy, jakich nokautuje w 30 i 16 sekund. On wygrał dwie walki w mniej niż minutę, jednak zarzuca mu się, że dobiera sobie przysłowiowych ogórów. W połowie zeszłego roku, po pierwszej wygranej od ponad 2 lat, odniósł się do potencjalnego rewanżu z wciąż panującym wówczas w KSW Czuzigajewem. Szczecinianin, który niejednokrotnie pokazywał, że nie pogodził się z porażką z Czeczenem, dobitnie pokazał to również i tym razem. Słuchaj, nie będę mówił o tym podrabiancu, to nie jest dla mnie prawdziwy mistrz, ja jestem prawdziwym mistrzem i zawsze byłem... tym mistrzem i nigdy nie straciłem tego pasa. No jak, no wpierdolę ci, oglądałem tą walkę. Też na pewno tego pajaca. Trash talk w dzisiejszym MMA jest wszechobecny i są zawodnicy, którzy robią to świetnie, dzięki czemu zdobywają poklask publiczności. This guy TKO's people. When I knock people out, they don't fucking move. Jeszcze tak Bruce Lamonemu Lola graj dłonie. Podeszli. Czasem jednak stosują go zawodnicy, którzy nie mają daru do tego i jednym z nich wydaje się być właśnie Narkun, który swoimi działaniami wizerunkowo więcej traci niż zyskuje. Mimo że pojedynek Tomka z Ibrahimem był wyrównany i Czeczen wygrał go tylko jednym punktem, to werdykt nie był w żadnym stopniu kontrowersyjny. Warto wspomnieć, że słowa Narkuna dotarły do Czuzigajewa, który w reakcji wstawił na media społecznościowe niekorzystne dla Tomka zdjęcie z ich walki z uciszającą emotką, natomiast gdy w grudniu zeszłego roku Czeczen odchodził z KSW, wprost napisał, że dziękuję wszystkim swoim rywalom, oprócz Narkuna. To już nie jest po prostu śmieszne. Śmieszne. Że dziękuję wszystkim swoim rywalom, oprócz Narkuna. To już nie jest po prostu śmieszne. No to chuj się śmieje, no nie. Chłopie, Numer 3. Wrzosek dla De Frisa w tym roku. Ostatni rywal Arka Wrzoska, Iwan Witasowicz, ze względu na swoje doświadczenie w MMA, miał być największym testem w dotychczasowej karierze w KSW dla byłego kickboksera. Warszawiak zdał go znakomicie, bowiem znokautował Chorwata w niecałą minutę i jak to często bywa w przypadku spektakularnych zwycięstw, nadmiernie rozbudziło to wyobraźnię wielu osób. Arbi Szamajew w tradycyjnym już podsumowaniu gali dla Indie Cage zasugerował, że Wrzosek jest zawodnikiem, który w przyszłości może zdobyć pas KSW. Pojawia nam się osoba, wagę ciężki, który dużą nadzieją zaraz będzie po następnej walce, który będzie nadzieją, który zabierze w końcu ten pas do Polski. O ile nie ma nic dziwnego w przytoczonej wypowiedzi, to zdecydowanie zbyt odważnym ruchem byłoby rzucenie Arka dla De Frisa już w tym roku, a właśnie taki termin zaproponował Arbi. Jeszcze jedna walka, ja dałbym jego walkę już... Z De Frisem? Ja następną walkę zrzuciłbym z Stosicem i od razu dałbym następne na październik albo grudzień, postawiłbym jego prosto. Potencjalny pojedynek ze Stosiciem, patrząc na kolosalną różnicę warunków fizycznych pomiędzy nim a Polakiem i fakt, że najmocniejszą bronią Serba jest mocny cios, przy odrobinie szczęścia faktycznie mógłby pójść na korzyść Arka, natomiast De Fries, posiadający wybitny parter, świetne warunki fizyczne i siłę, jest kompletnie innym zawodnikiem i stylistycznie wydaje się być koszmarem dla Wrzoska. Arek na ten moment nie walczył z nikim, kto miałby jakiekolwiek pojęcie o zapasach i próbowałby go obalić, zatem kompletnie nie znamy jego umiejętności.
umiejętności w tej płaszczyźnie. Wrzosek w dotychczasowej karierze MMA mierzył się z 3 kickbokserami i 1 zawodnikiem MMA skrojonym pod arka, bowiem Witasowicz był typowym stójkowiczem bez parteru, który warunkami fizycznymi bardziej pasuje do wagi półciężkiej. Warto wspomnieć, że od dłuższego czasu mówi się, że ciężko znaleźć kogokolwiek na świecie poza UFC, kto przeciwstawiłby się Filowi, zatem sugerowanie jego pojedynku w perspektywie kilku miesięcy z byłym kickbokserem, który ma 4 walki na koncie, trenuje MMA niecałe 2 lata i nie został sprawdzony w żaden sposób w defensywnych zapasach czy w parterze z pleców, wydaje się bardzo nieprzemyślane. A myślicie, że Wrzosek jeszcze mógłby skoczyć do UFC? Jakby sobie teraz poradził? No powiedzmy, zabiera ten pas Filowi. To co, myślicie, że powinien? Sam Wrzosek wydaje się świadomy swoich umiejętności i w kanale sportowym z dużym dystansem podszedł do potencjalnej walki z DeFreeze'em. Zaczynając od Fila, no to wiesz, no nie podejrzewam. Jestem, wydaje mi się, pewnym siebie zawodnikiem, mierzę wysoko i tak dalej, mogę powtarzać te slogany, często rzucane pusto przez zawodników w eter, ale no myślę, że ciężko byłoby zdetronizować Fila DeFreeze'a, no bo jak dla mnie osobiście jest to niesamowity zawodnik, świetny zapaśnik, grappler, gigantyczny chłop i no realnie na razie do takiej walki podchodziłbym naprawdę z mocnym respektem i dystansem. Podał również przybliżony okres, który musi upłynąć, by realnie był gotowy na walkę o pas. Realnie, jakby mnie ktoś dzisiaj spytał, kiedy walka o pas, to bym tak sobie realnie mogę dać ze 3 lata. No jest to jakiś cel, na pewno. Myślę, że w ciągu 2-3 lat spokojnie mogę do takiej walki o pas wyjść. No a nie wiem, czy za 2-3 lata to jeszcze DeFreeze będzie u nas w organizacji, czy w ogóle będzie jeszcze uprawiał ten sport. Numer 2. Jedynie Pudzian pokona DeFreeze'a. Pudzianowski po wygranej z Materlą został wyniesiony niemalże pod niebiosa. To w tamtym momencie jego poziom sportowy, jeśli chodzi o MMA, uważany był za najwyższy. Opromieniony zwycięstwem swojego podopiecznego, Arbisza Majew, którego zapowiedzi względem walki Pudziana z Materlą sprawdziły się, tym razem postanowił pójść jeszcze dalej. Kilka minut po walce udzielił wywiadu kanałowi sportowemu, czyli tam, gdzie jego wypowiedzi kilka dni temu były wyśmiewane, i stwierdził, że z Polaków w KSW jedynie Pudzian jest w stanie wygrać z Filem DeFreeze'em. Ale uwierzcie mnie, naprawdę, jeżeli ktokolwiek miałby wygrać DeFreeze'em wśród Polaków, którzy KSW są, to jest jedyny Mariusz. Naprawdę. Mogą dalej ludzie od tego śmiać, ale ja wiem o tym, że potrafię do tego przygotować. Wygrana z Materlą była oczywiście wielkim zwycięstwem, jednak nie da się wymazać faktu, że Michał to zawodnik z 2 kategorii niżej, co miało ogromne znaczenie. Wśród 4 poprzednich rywali Pudziana, których pokonał, tak naprawdę połowa z nich była półciężkimi. Erko Jun i Juras, a druga połowa to Bombardier i Milanowicz, czego chyba nie trzeba komentować. Przeskok z takich rywali na DeFreeze'a wydawałby się absurdem, tym bardziej, że piętą achillesową Pudziana jest parter z pleców, gdzie w walce z Anglikiem niemal na pewno by się znalazł. W stójce natomiast ciężko byłoby sobie wyobrazić, że Mariusz go ustrzeli, bowiem znokautował on tylko Materlę z 2 kategorii niżej oraz nic nie umiejącego w stójce Bombardiera. Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że sam Arbi najprawdopodobniej był świadomy bardzo małych szans Pudziana z DeFreeze'em i forsował swoją narrację jedynie po to, by uniknąć walki swojego podopiecznego z Mamedem Khalidowem, do której ostatecznie doszło i do której, jak wiadomo, zdecydował się nie trenować Pudziana. Numer 1. Zniszczył mu karierę. Przez długi czas w środowisku krążyły głosy o mitycznych niewolniczych kontraktach KSW, które miały uwiązywać zawodników z organizacją niemalże aż do śmierci. Sami szefowie KSW niejednokrotnie sugerowali, że nie chcą być drogą do celu, jakim jest UFC, a właśnie tym celem, oraz że nie zajmują się budowaniem zawodników do UFC. W związku z tym część zawodników decyduje się nie podpisywać kontraktu z KSW za duże pieniądze, tylko walczą za mniejsze kwoty w innych organizacjach z nadzieją, że uda im się dostać do UFC. W kontrze do modelu biznesowego KSW, Fenn postanowił zrobić coś odwrotnego i Paweł Jóźwiak otwarcie mówi, że chciałby, by jego organizacja była trampoliną do UFC. Kilka lat temu, gdy Fenn był na początku działalności i miał bojowe nastawienie względem KSW, miały miejsce masowe odejścia świeżo wypromowanych zawodników Fennu do KSW, co w niejednym przypadku było, według słów Pawła Jóźwiaka, złamaniem kontraktu. Po pewnym czasie stosunki między dwoma organizacjami unormowały się i w ostatnich latach nie było tarć w kwestii odbierania zawodników. Kilka miesięcy temu demony z przeszłości wróciły, kiedy to Marcin Wójcik i Łukasz Harzewski opuścili Fenn na rzecz KSW. W przypadku drugiego z wymienionych zawodników pojawił się znajomy tekst o nieszanowaniu kontraktów oraz o działaniu prawników w tej sprawie. Jeśli chodzi o Harzewskiego, przykro mi,
że są osoby w tym kraju, co nie szanują kontraktów, bo ma z nami ważny kontrakt. Więcej dzisiaj nie powiem, nasi prawnicy będą się tym zajmować od poniedziałku. W przypadku Wójcika natomiast ze strony prezesa FEN-u pojawił się atak w kierunku menedżera zawodnika Artura Gwoździa, który wedle słów Jóźwiaka załatwieniem Marcinowi kontraktu z KSW zniszczył mu karierę, nawiązując tym samym do wspomnianych wcześniej niewolniczych kontraktów KSW. Co jeśli chodzi o Wójcika, to jest typowy skandal, bo menadżer Wójcika Artur Gwóźdź zniszczył mu karierę, oszukał zawodnika, nie przekładał naszych ofert, okłamał go, z nami lawirował. Gdy miał już podpisany kontrakt z KSW Wójcik, on dalej z nami negocjował, także Artur Gwóźdź, bardzo zła robota, zrobiłeś krzywdę temu zawodnikowi, który po prostu zasługuje na to, żeby z FEN-u pójść do UFC. Nazwanie przyjęcia wyższej oferty finansowej zniszczoną karierą brzmi absurdalnie. Jak i tak naprawdę Wójcik? Prędzej można byłoby określić w taki sposób zostanie na kolejne lata w płacącym mniejsze pieniądze FEN-ie, bowiem przecież nie ma żadnej pewności, że... Wygrał, no to ma 2-2. Dostał TKO, tu znokautował i tu poddał. Okej, na razie tak pół na pół. I UFC by się łaskawie zgłosiło. Tym bardziej, że mówimy tu o zawodniku, który w tym roku kończy 35 lat, a w MMA walczy od ponad 16. I mimo, że wydaje się być w szczytowej formie, to raczej jest mu bliżej końca kariery niż początku, zatem po prostu nie ma na co czekać. Warto też... Gwóźdź jest wybitnym promotorem, połowa zawodników stopi KSW jest od niego. Nie wiem, ja go bardzo lubię. Przede wszystkim dlatego, że raz, że mi nic nie zrobił, tak poza tym to nie miałbym nic do powiedzenia o nim, bo go praktycznie nie znam, ale no Dawidowi Kasperskiemu załatwił angaż w KSW, już 2 waleczki, już z Głowackim się bił, też się bił z tym Czechem na samym początku, więc jakby spoko, nie? Jak ktoś robi fajne rzeczy dla ludzi, których ja lubię, to też go lubię automatycznie. Wspomnieć, że miano niewolniczych kontraktów KSW nie do końca jest już aktualne, ponieważ w ostatnich latach kilku zawodników odchodziło z KSW do UFC, czy w przypadku Roberto do One Championship. W pewnym momencie będą takie drodzy kariery jak Piotrek Kuberski, któremu, czy Marcin Wójcik, już nie będę tego, bo już nie ma sensu tego, no wielu zniszczyłem te kariery ostatnio. Serdeczne podziękowania za obejrzenie dzisiejszego filmu.